Mieszkańcy regionu wkrótce otrzymają dodatki węglowe. Do niektórych pieniądze w wysokości 3000 zł trafiły już dziś, ponieważ na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła długo wyczekiwana pierwsza transza środków. Ponad 160 gmin otrzymało kwotę, o jaką wnioskowały na wypłatę świadczenia na podstawie szacunków wynikających z liczby złożonych dokumentów. Łącznie gminy złożyły zapotrzebowanie do naszego urzędu na ponad 2 800 milionów złotych. To jest pierwsza transza za wrzesień, także to jest blisko 1 000 000 000 złotych. Te środki zostały natychmiast przekazane na konta samorządów i mamy nadzieję, że już dzisiaj gminy rozpoczęły wypłatę dodatków węglowych swoim mieszkańcom. Wszyscy, którzy otrzymają dziś i w kolejnych dniach pieniądze, to beneficjenci, których wnioski przeszły pozytywną weryfikację na podstawie wcześniej zadeklarowanego źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. I tak na przykład w Sosnowcu złożono łącznie 5 tysięcy wniosków, a do wypłaty w ramach pierwszej transzy Sosnowiec otrzymał 15 milionów złotych. Pozytywnie zweryfikowanych, to jest bardzo istotne, mamy około 1800 wniosków i właśnie osoby, które już mają informację o tym, że są pozytywnie zweryfikowane, do tych osób będą dzisiaj już wypłacane pierwsze pieniądze. Trzeba pamiętać, że same środki wpłynęły do nas dosłownie kilkanaście godzin temu, a dzisiaj już zaczynamy wypłaty. Ważną informacją jest również fakt, że wypłaty dodatków, które dziś zaczęto realizować, wychodzą zgodnie z kolejnością złożenia wniosku. Zatem jeżeli beneficjent otrzymał potwierdzenie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, a pieniędzy w ciągu kilku dni nie otrzyma, oznacza to, że te trafią do niego z drugiej transzy. Do ponad 6 tysięcy mieszkańców z 8 łącznie wnioskujących dodatek węglowy trafi również w Bytomiu. Miasto otrzymało 20 milionów i praktycznie cała kwota została w czwartek rozdysponowana. Weryfikowaliśmy na bieżąco wszystkie składane wnioski, zarówno na podstawie przepisów wcześniej obowiązującej ustawy, jak i tej ustawy, która weszła w życie we wtorek. Dlatego u nas w mieście nie dochodziło do nadużyć tego typu. Osoby, które złożyły podwójnie wniosek o przyznanie dodatku węglowego, często same wycofywały ten ponownie złożony wniosek. Przypomnijmy, wnioski o dodatek węglowy na ten rok można składać do 30 listopada. Jak widać, po kolejkach w miejskich ośrodkach pomocy społecznej zainteresowanie dopłatami się nie kurczy. Nie wiem, co ja tam skóram, jakie potrzebuję mieć dokumenty. Tylko wniosek żeśmy na razie wypełniły, a nie wiem, jak to wygląda, muszę się zorientować. Ja mam mieszkanie na węgiel. W pokoju jest piec kaflowy, a tu jest w kuchni kuchnia węglowa. No i trzeba kupić, czym opalić. Z tym jest teraz problem, że dostaniemy pieniążki, a nie będzie możliwości zakupu tego węgla. To będzie duży problem dla naszych miast, dla tych domów, które mamy ogrzeć. Nieco mniej problemu będą mieli ci, którzy korzystają z ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. Te osoby mogą ubiegać się o tak zwany dodatek energetyczny, a wnioski można składać od 21 września.